Wydarzenia nazywane potocznie rzezią wołyńską są prawdopodobnie najczerniejszą kartą historii polsko-ukraińskiej. Jest to temat budzący wiele kontrowersji, to też proszę o oglądanie do końca dla pełni kontekstu. W okrągłą 80. rocznicę tej tragedii dowiecie się, jaka jest jej geneza, co dokładnie się wydarzyło i czy ofiarami byli wyłącznie Polacy. Zapraszam na materiał. Na początku musimy sobie pokrótce opowiedzieć o tym, jak wyglądało sąsiedztwo polsko-ukraińskie w II Rzeczpospolitej. Po I wojnie światowej Polacy byli uradowani tym, że znów mają ojczyznę. Nikt jednak nie wiedział, jakie są dokładnie jej granice. Trudno sobie też wyobrazić zdziwienie ówczesnych Polaków mieszkających we Lwowie. Dlaczego? Bo ogłoszono powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej ze stolicą we Lwowie i wszędzie wywieszano ukraińskie flagi. Na reakcję spragnionych ojczyzny Polaków nie trzeba było długo czekać. Walki o miasto rozpoczęły się prawie natychmiast. Po stronie naszych walczyło wielu nieletnich dających początek legendzie Orląt Lwowskich. To był początek wojny polsko-ukraińskiej. Wojnę, jak pewnie pamiętacie, wygrała Polska i dzięki temu w nasze granice włączono Galicję Wschodnią z miastem Lwów włącznie. Co istotne, we wspomnianej Galicji to właśnie Ukraińcy stanowili większość. Żyło ich tam wówczas niemal 2 900 000. Resztę populacji stanowili Polacy, około 1 300 000 osób, oraz Żydzi, około 500 000 osób. No dobrze, ale czy po przegranej wojnie wszyscy Ukraińcy się podporządkowali? No pewnie, że nie. Wzajemna antypatia po wojnie była oczywiście niemała, a antypolskie nastroje spowodowały wkrótce powstanie tajnej ukraińskiej organizacji wojskowej, w skrócie UWO. Już wkrótce miała się ona dać naszym we wznaki, bo dość szybko obrała kurs terrorystyczny. Próbowali oni m.in. zabić marszałka Piłsudskiego, gdy przebywał we Lwowie w 1921 roku. Poza tym podpalano zboże polskim rolnikom, podkładano bomby pod stacje kolejowe czy posterunki policji. Wykonywano egzekucje i to nie tylko na Polakach. Dla przykładu zamordowano ukraińskiego poetę i polityka Sydora Twerdoczliba, ponieważ opowiadał się za współpracą z polskimi władzami. Wszystkie te działania przestają nieco dziwić, gdy weźmiemy pod uwagę, że UWO współpracowało z Niemcami, prawda? Działalność tej organizacji nie przyniosła jednak żadnego pożytku narodowi ukraińskiemu, wzmocniła tylko polską antypatię. Trzeba też jednak uczciwie przyznać, że Polacy na niechęć trochę sobie zapracowali, bo nie traktowali Ukraińców równo. Teoretycznie konstytucja gwarantowała wszystkim takie same prawa, w praktyce żaden nie Polak nie miał szans na zostanie ministrem, wojewodą czy chociażby starostą. Niektóre polskie partie polityczne opowiadały się wprost za dość bezczelną polonizacją Ukraińców. W związku z tym na przykład zamykano ukraińskie szkoły oraz odmówiono otwarcia ukraińskiego uniwersytetu. W międzyczasie UWO cały czas dokonywała akcji sabotażowych, do których sporadycznie dołączała się też ukraińska ludność. Na rozkaz Piłsudskiego dokonano nawet pacyfikacji mającej na celu zniszczenie tej organizacji, ale na niewiele się ona zdała. Aresztowano co prawda wielu terrorystów, ale oprócz nich schwytano sporo ukraińskiej inteligencji oraz ucierpieli niewinni ludzie. W czasie tej akcji wojsko się nie patyczkowało, dokonywało rewizji domostw, często poniżano, a w razie najmniejszego oporu brutalnie bito. To wszystko trwało ponad 2 miesiące. Cała ta akcja stała się wielkim międzynarodowym skandalem i w ogóle bardziej zaszkodziła niż pomogła Polsce, bo podsycała sympatię do ukraińskich nacjonalistów. Tak toczyły się polsko-ukraińskie losy aż do 1 września 1939 roku. Na dosłownie chwilę przed napaścią Niemiec na Polskę, władze naszego państwa postanowiły dokonać masowych aresztowań działaczy ukraińskich. Obawiano się, że korzystając z okazji, OUN może chcieć wzmóc akcje dywersyjne na naszych tyłach. Trzeba przyznać, że polskie służby miały dobrego nosa, bo Niemcy planowali wzniecić powstanie na terenie Galicji. Plan ten jednak zarzucono, choć jeszcze później Niemcy bardzo chętnie podjudzali wzajemną niechęć Polaków i Ukraińców. Z powodu niepowodzeń na froncie większość działaczy wypuszczono, a politycy ukraińscy wydali odezwę zniechęcającą swoich rodaków do wspierania nazistów. Jej treść widzicie teraz na ekranie. Mimo wszystko część OUN czynnie pomagała Wehrmachtowi. Od tej pory na Polaków mieszkających na Wołyniu i w Galicji padł blady strach. Coraz swobodniej poczynali sobie terroryści z OUN i dość głośno mówili o oczyszczeniu Galicji Wschodniej z Polaków. Źle się to słowo kojarzy, prawda? No to posłuchajcie fragmentu piosenki tej organizacji, która jest jeszcze gorsza. W chwili ostatniej z grobów powstaną, bez sądu będą wieszać katów, każdego kata czeka ten sam los,
na jedną szubienicę Lacha i psa. Niestety, za słowami poszły czyny. W 1942 roku utworzono Ukraińską Armię Powstańczą, czyli UPA. Była ona zbrojnym ramieniem ONZ, a została stworzona, jak to określano, do zadań specjalnych. Pierwszą akcją UPA był atak na miejscowość Włodzimierz, dokonany w lutym 1943 roku. Co ciekawe, celem tego ataku nie byli Polacy, a stacjonujący tam oddział pomocniczej policji niemieckiej złożony z kozaków i dezerterów Armii Czerwonej. Policjantów było tylko około 10, ale mieli pod strażą sporo broni. Ukraińcy szybko opanowali posterunek, zabijając prawdopodobnie wszystkich policjantów i przejęli arsenał. Niestety, ta akcja nie zaspokoiła żądnych krwi banderowców, jak również określano tych bojowników. Skierowali się oni do pobliskiej wsi o nazwie Parośla. Tam zażądali jedzenia i wzięli do niewoli przybywających we wsi kozaków. Po przesłuchaniu brutalnie zamordowano ich siekierami. Niestety, podobny los spotkał Polaków, zwykłych chłopów. Związano ich i bestialsko wymordowano przy użyciu siekier. Zginęło wówczas około 155 osób, w tym dzieci. W jednym z budynków znaleziono niemowlę. Było ono przybite do stołu bagnetem, a w ustach miał nadgryziony ogórek. Było to pierwsze z bardzo wielu aktów ludobójstwa dokonanego przez UPA. Później Ukraińcy rozpędzili się jeszcze bardziej. Ofiarami padało setki Polaków mordowanych przez bojowników UPA, ale niestety, często też przez sąsiadów z ukraińskich wsi, którzy powszechnie dołączali do ataków. Wspomniane napady spowodowały, że Polacy organizowali oddaloną samoobronę, czyli taką milicję, i przyparci do muru bronili się jak mogli. Niestety, broni palnej było niewiele, to też nie zawsze udawało się odeprzeć atak. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w kolonii Lipinki. Polakom udało się odpędzić napastników, ale po kilku dniach Ukraińcy wrócili z posiłkami. Mimo heroicznej obrony, UPA dość szybko zwyciężyła. Tego dnia zmasakrowano prawie 200 osób. W czasie walki udało się uciec około 500 mieszkańcom, w tym wówczas 2-letniemu Mirosławowi Hermaszewskiemu, przyszłemu polskiemu astronaucie. Apogeum rzezi przypadło na 11 i 12 lipca 1943 roku. Wówczas Polacy zaczęli tworzyć we wsiach umocnione stanowiska obronne, otrzymali też wsparcie żołnierzy Armii Krajowej. Ten fakt spowodował zmianę taktyki UPA. Postanowiono uderzyć równocześnie na wiele polskich wsi, aby zmaksymalizować efekt zaskoczenia. Niestety plan w znacznej mierze się powiódł. Atakowano często podczas mszy świętych, tak żeby duża grupa ludzi była stłoczona na małej przestrzeni. Strzelano, rzucano granatami, a często po prostu rąbano siekierami i kłuto widłami bezbronnych ludzi. Skala i bestialstwo banderowskich zbrodni jeży włosy na głowie. Posłuchajcie zresztą fragmentu wspomnień jednego z morderców. Okrążyliśmy 5 polskich wsi i w ciągu nocy i następnego dnia spaliliśmy te wsie, a wszystkich mieszkańców starych i młodych wyrżnęliśmy, w sumie ponad 2000 osób. Wielu Polaków wyrzuciliśmy żywcem do studni, a następnie dobijaliśmy ich strzelając z broni palnej. Pozostałych kuliśmy bagnetami, zabijaliśmy siekierami. To wszystko pod hasłem morduj polską szlachtę, która napływa na ukraińskie ziemie. Takie masakry trwały przez całe lato. Na swój sposób doszło do małej, regularnej wojny między UPA a polskimi wsiami. Ukraińcy napadali na Polaków, a ci się z różnym skutkiem bronili. Dodatkowo w oparciu o pomoc partyzantów z AK sami organizowali wypady do wsi ukraińskich, w czasie których niszczono stacjonujące w nich oddziały UPA. W znacznej mierze Polacy, zwłaszcza żołnierze AK, zachowywali się honorowo w stosunku do przeciwników. Przykład? Proszę bardzo. Po dużej bitwie w Hucie Starej, gdzie nasi odnieśli duże zwycięstwo, kapitan Kochański, pseudonim Bomba, rozkazał opatrzyć 11 rannych przeciwników i odwieźć ich do pobliskiej wsi, która sprzyjała banderowcom. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy nasi byli święci. Były i przypadki brutalności ze strony polskiej. W odwecie za ataki Polacy często palili wsie ukraińskie. Mimo wyraźnych rozkazów dowódców zdarzało się, że członkowie samoobrony i żołnierze AK grabili dobytek i mordowali niewinnych, niewspółpracujących z UPA ukraińskich mieszkańców. Należy jednak wyraźnie nadmienić, że takich przypadków udokumentowano znacznie mniej niż ukraińskich. W dodatku na podkreślenie zasługuje fakt, że były to czyny sprzeczne z rozkazami dowództwa, zupełnie inaczej niż w UPA. Dokładnej liczby ofiar rzezi wołyńskiej nigdy nie poznamy. Obecnie szacuje się, że na przestrzeni lat 1943-1945 z rąk ukraińskich zginęło od 50 do 60 tysięcy osób. Jest to ogromna liczba, a ludobójstwo, jakiego wówczas dokonano, nigdy nie może zostać zapomniane.
Pamiętajmy też jednak o cichych bohaterach po stronie ukraińskiej, bo tacy też się zdarzali. Istnieją co najmniej 493 udokumentowane przypadki, w których Ukraińcy ostrzegali Polaków przed UPA albo ukrywali ich z narażeniem własnego życia. O tym również należy pamiętać, chociażby po to, żeby tego typu wydarzenia nigdy się nie powtórzyły. Bierzmy pod uwagę pełny kontekst, pamiętając, że historia, choć bezcenna, nie jest ważniejsza od teraźniejszości. Dziękujemy za spędzony wspólnie czas i zachęcamy do skomentowania i polubienia tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.